Telewizja Polska, mam pytanie do pana takie jedno. Organizujemy wybory Miss Polonia, wybieramy dziewczynę miesiąca, a my chcielibyśmy pana zgłosić do wyborów mężczyzny miesiąca. Co pan na to? Nie, no ja dziękuję, serdecznie dziękuję. Ale co pan myśli o tej inicjatywie? Po prostu pan mnie zaskoczył, ja pan tym tematem, także specjalnie, no, nie zastanawiam się w tej chwili. Ja wiem, że ja się nadaję. No trzeba mieć formę i jestem nie, dlatego nieprzygotowany, tak? Nie ma wyglądu w ogóle. No. A nie pan tej sekundkę, nie pan się spieszy, tak? Do czego to zmierza? Przepraszam, że przeszkadzałem panu w spacerze, Telewizja Polska się kłania. Organizujemy wybory Miss Polonia, są wybory dziewczyny miesiąca, a my byśmy chcieli pana zaproponować na mężczyznę miesiąca. Czy pan się zgadza? Oj, chyba nie. Ja rezygnuję z tego. No ale pan taki przedsiębiorczy, opony pan kupił? Nie, taki przedsiębiorczy, jak nigdzie nie można kupić. Tylko trzeba $24 płacić, żeby jedną oponę kupić. I pan nie chce zostać? Nie. A sekundkę? A może do Senatu w takim razie? Nie, rezygnuję. Nadeszła długo oczekiwana chwila dla tysiąca mężczyzn, prawdziwych mężczyzn. Wystartowały wybory mężczyzny miesiąca i mężczyzny roku. Na eliminację stawiły się setki prawdziwych chłopów, ale przez gęste sito eliminacji przebrnęli nieliczni. Dziś ważna rozgrywka. Przygotowują się przed nią. Poprzeszkadzajmy im troszeczkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam, że... Dzień dobry. Przepraszam, że przeszkadzam. Jak pan tutaj trafił i jakie pan rokuje nadzieje z wyborami mężczyzny? Mnie zgłosił mnie kolega, nawet nie wiedziałem o tym i zaskoczyło mnie to. Ja traktuję to jako taką wielką przygodę po prostu. To nie ma znaczenia, czy ja w ogóle nie przejmuję się tym, czy wygram. To jest rodzaj takiej przygody. Właśnie kolega mnie zgłosił i taka przygoda to jest dla mnie. Aha, dziękuję bardzo. Chciałem powiedzieć, że tak. Nieważny jest wynik, tylko że to jest... My się jako to przygodę traktujemy. No bardzo pięknie, bardzo pięknie. A co o pana starcie myślą rodzice pana? Rodzice sami mnie wysłali. Ja nie chciałem początkowo, ale rodzice mówili, że chcą, żebym ja wystartował i... nie zgłosiłem się, tylko mnie przeprowadzili i teraz razem się denerwujemy z rodzicami. A potem się będziemy cieszyli, tak? Przepraszam, że się nie patrzę na pana, ale nic nie widzę teraz. Teraz już się rozmarza, się nie mogę się patrzeć. To nie przeszkadzamy w takim razie. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję. Piórko będzie lepiej, będzie z piórkiem, czy będzie? Właśnie. Jeszcze spróbuję zgłosić. Dobrze, to ja potem. A oto nasz kolejny kandydat. Pytam pana, panie... Przepraszam, na momencik. Gabryś, gdzie masz rajstopy? Oczko mi poszło w mojej... siatce. Dobrze, dziękuję bardzo. O, to... A pan z telewizji? Tak. A to... się nagrywa? Nagrywa się? To między wami zawsze taka miła atmosfera jest? Tak, tak, bo my to traktujemy jako wielką przygodę. Tak, dla nas jest to wielka przygoda. Tak. Ja jestem na przykład laborantem, na co dzień pracuję jako laborant i chciałem powiedzieć, że nawet jeśli bym wygrał, to i tak nie zmienię zawodu. A ja od siebie chciałbym dodać, że lubię kwiat. Jakie oddaję, przepraszam bardzo. Cóż, proszę państwa, musimy uzbroić się w cierpliwość. Już niedługo wybory mężczyzny miesiąca. Że to jest dla nas wszystkich po prostu taka przygoda wielka. My się sprawdzamy. I niech wygra najlepszy. Witamy państwa serdecznie na wyborach mężczyzny miesiąca. To już finałowa rozgrywka. Na początek zagadka. Dlaczego takie słabe brawa na wejście? Prosimy finałową czwórkę. C-
czego tu, przepraszam, pan? To pan ostatni wchodzi. Prosimy w kolejności. A oto wizytówka pierwszego kandydata. 182, 37, 182. Oczywiście centymetrów. Pan Jerzy Adam Masłosz ze Zgorzelca. Witamy pana. Witamy brawami. Witamy pana. Jaki jest pana hobby? Lodówki Polar. Lodówki Polar. To znaczy pan maluje, zbiera. Naprawiam. Naprawia. Wiem, że pan zawodu jest laborantem. Tak. I mieszkam z rodzicami. Ach, cóż, dziękujemy pięknie panu w takim razie. Dziękujemy. Żegnamy kandydata brawami i prosimy następnego. Jan Sokołowski z Raciąża. Panie Janku, bez tremy. Prosimy śmiało. Brawa, 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 brawa. Prosimy także następnego kandydata. Pan Adam Bodnar z Wieliczki koło Krakowa. Panie Adamie, dowiedzieliśmy się, witamy, tak, panie Adamie, że jest pan ślusarzem precyzyjnym. To jakie tam dłubaninki. Skromny pan jest, a czym się pan interesuje? Ja się interesuję książki bardzo i jagody. Książki, tak? A co pan ostatnio czytał? Ostatnio? Tak. Z polskich? No, załatwienia zagranicznych, może coś. Zagranicznych, to może z polskich. Stara baśń. O, i podobało się panu? Nie bardzo. A z zagranicznych możesz? Tak? Z zagranicznych czytałem tego, no, teraz jak on. Konrad Waldenroth. Ach, tak. Nie zrozumiałem tego. To nic, żegnamy brawami pana kandydata. Dziękujemy bardzo. I chyba w tej chwili już pan Henryk Załotka z Węgorzewa. Prosimy, panie Henryku. Nie. To jest nasz wielki wygrany lub przegrany, też się nic nie stało. Pan Jan Sokołowski z Raciąża. Tak jest. Pan jest rybą. Pan mnie rozśmieszy, jestem Sokołowski. Nie, pana znak zodiaku jest ryba. Ja tam nie wiem. Czym się pan interesuje? Najbardziej się interesuje. No śmiało, jury słucha. Się interesuje renesansem włoskim, oczywiście z pominięciem Wenecji. A dlaczegoż to z pominięciem Wenecji? Mi nie pasuje Wenecja. A przecież jest pan rybą. No dziękujemy, brawa, brawa, brawa. Dziękujemy. I kolejny kandydat to jest pan Henryk Zalotka z dalekiego Węgorzewa. Panie Henryku, prosimy na scenę. Ma pan 8 braci. Wiem. Co pan zamierza robić po skończeniu szkoły? Zamierzam poświęcić się dzieciom. A dlaczegoż? Bo ich lubię. Nie malutkie. Pięknie, naprawdę. Proszę brawa. To wzruszające. Życzymy panu naprawdę sukcesu w tej pracy. Dziękuję, żegnamy pana brawami. Dziękuję. Oto finałowa czwórka. W tej chwili ich los leży w rękach jury. Dziękuję państwu. Brawa jeszcze raz dla finałowej czwórki. Przepraszam, że tyłem do pani. Rychu Szczęśniak, Telewizja Polska. Wiemy, że pana syn startuje. Tak. Co pan o tym myśli? No myśmy syna tutaj z żoną zgłosili do konkursu, bo uznaliśmy, że już pora, żeby wszedł w dorosłe życie. Uważamy, że to jest przygoda po prostu. Rodzaj, pewien forma przygody dla dziecka. No ale chcielibyśmy, żeby z żoną jakoś ładnie tu się zaprezentował chłopak.
Życzymy mu wszystkiego dobrego. No cóż, my też. Dziękuję bardzo. Przepraszam przedtem do pani. Nadeszła najważniejsza chwila tego wieczoru. Prosimy finałową trójkę! Córka odpadła. Prosimy finałową trójkę. Prosimy na scenę, panowie. Oto werdykt jury. Jury po długim i owocnym obradowaniu postanowiło nie przyznać drugiego i trzeciego mężczyzny miesiąca. Pierwszym mężczyzną miesiąca został pan Adam Bednar z Wieliczki koło Krakowa. Brawa! Brawa! Cieszę się, płaczę! Płaczę! Proszę o to szafa i korona. Wzruszony jest, jak dziecko. Wzruszony jak dziecko. Prosimy. Prosimy w tym pierwszym odruchu rozczulenia. Prosimy tu do mikrofonu. Niech pan się podzieli z naszymi widzami i telewidzami. Co pan teraz czuje? Matko, ja byłem przekonany, że się wyrypię na tym kontradzie, a tu takie szczęście. Szczęście, szczęście, szczęście. Prosimy, tak, to jest hotel, to jest pana miejsce. Prosimy, a oto kluczyki od najnowszego modelu Wołgi. Prosimy bardzo. Proszę państwa, i tym szczęśliwym akcentem zakończyliśmy pierwsze wybory mężczyzny miesiąca. No cóż, opadły emocje. Oj, opadły, opadły. Jedni wygrywają, drudzy przegrywają. Jak pan zniósł razem z żoną? No, porażkę nazwijmy to. Porażkę, no porażkę, porażkę, redaktorze, wie pan. Nie był ostatni chłopak mój, prawda? Chociaż nie był też pierwszy. No, uznaliśmy z małżonką, tak jak wspominałem, że to jest jego próba wejścia w dorosłość. Taka nie wygrał. Zabawa, zabawa, jest to przygoda. Jest to dla chłopaka, panie redaktorze, dziękuję. Przygoda. Dziękuję, do widzenia.